Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gadżety na warsztat. To już tak naprawdę końcówka projektu. Jest ze mną główny sprawca i wykonawca Bolek. Cześć Bolek. Siemanko. Jest główny, że tak powiem, inicjator Bartek i jego nowa twarz. Joda, pokaż się. Joda jest. Joda, mały, pomarszczony. No i jest, jak jesteśmy przy zmarszczkach i wyrównywaniu, jest z nami Seba, cześć, który jest odpowiedzialny za zmianę koloru i oklejenie naszego Nissana. No i tak można powiedzieć, właśnie dobrnęliśmy do prawie do końca, słuchajcie, naszego projektu. Bartek, zaczęliśmy jakieś 5 miesięcy temu wspólną przygodę z Waszą firmą i z gadżetami na warsztat, z tym oto samochodem. Pamiętam, jak tutaj siedzieliśmy na takich oto automatach, Ty świeżo przeniosłeś się do tej hali i zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało. Czy wyjdzie, nie? Przede wszystkim. Ja powiem tak. Czy wyszło, to pewnie zaraz sami zobaczycie. I tak pewnie widzieliście po drodze, jak to wyglądało, jak to powstawało, a jak będzie się spisywało w terenie. Ale Bartek, chciałbym zapytać w ogóle, powiedz mi tak szczerze i uczciwie, zadowolony jesteś z wykonania projektu? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Tak całkiem poważnie. Wyszedł lepiej niż zakładaliśmy, moim zdaniem. Jest świetny, jak na Nissana D22. No. No to powiedzmy sobie szczerze, pokaż palcem chociaż drugi taki podobny projekt. Ale w życiu! Nie ma takiej możliwości. Ale folia, siadła idealnie. Cały offset, jeżeli chodzi o koła, jeżeli chodzi o poszerzenia, jeżeli chodzi o sprzęt dodatkowy, to co Mirek zrobił w środku, obłęd. To jest obłęd w biały dzień. Wydaje mi się, że auto jest zrobione mega dobrze, ze smaczkiem. Nie przykombinowaliśmy przede wszystkim. Najważniejsze, ja Ci przerwę jeszcze, słuchajcie, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że my tutaj tak siedzimy w czwórkę, jeszcze pewnie powinien być z nami Banan, który jak zwykle bawi się na weselu. Co tydzień jeździ na wesele. Ten to ma powodzenie, nie? Ale to nie jego wesele. Ale słuchajcie, jeszcze kilka osób brało udział w tym projekcie, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, do czego zmierzam, że wymyśliliśmy to wszystko sami. Tak, koncepcja własna. Nie robiliśmy tu jakiegoś projektanta. Kolory, pamiętam, jak uzgadniałem z Tobą, wysyłałem zdjęcia do mojego syna, który mówił, tato, nie idźmy w tym kierunku, idźmy w tym, idźmy w tamtym. Popierał kolor na samym początku, tak, czy nie? Tak, od razu. On wybrał właśnie ten kolor. Ty mi wymyśliłeś dwa kolory, z których Mikołaj mówi, no ten będzie najlepszy. No i rzeczywiście ten kolor siadło idealnie, nie? Ale no zaraz zobaczycie, słuchajcie, jak to wygląda. Ale no, Bartek, czyli można powiedzieć, ty z tego twojego niezadowolenia rozumiem, że jesteś zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że każdy, który brał udział w tym projekcie, jest finalnie zadowolony. Wiadomo, było krwawicy, było nerwów sporo i tak dalej, ponieważ takie projekty to nie jest coś, co robimy przez tydzień, dwa. Sam wspomniałeś wcześniej, pięć miesięcy. Podejrzewam, że gdyby nie było sytuacji takich niespodziewanych, które nam wyskoczyły w trakcie, a zazwyczaj przy takich projektach właśnie tak to wygląda, że mimo tego, że zaplanujesz coś od deski do deski, no to po drodze wyjdą jakieś poboczne sytuacje, na które my nie mamy wpływu. Gdyby nie te sytuacje, wydaje mi się, że spielibyśmy się o jakieś 2 miesiące szybciej. Natomiast przy takich projektach trzeba mieć to na uwadze, że takie właśnie smaczki czasami wychodzą, aczkolwiek ekipa jest bardzo mocna i daliśmy sobie wszyscy radę. Ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz, chyba ważną. Będziemy jeszcze za chwilę rozmawiać i z Bolkiem, i z Sebastianem, ale gdybyśmy tego projektu wszyscy tu wspólnie nie traktowali po przyjacielsku, a biznesowo, to pewnie z dwa razy by nam się to wszystko... Pewnie byłoby dwa razy dłużej, pewnie byłoby dwa razy drożej i pewnie byłoby dwa razy więcej nerwów. Albo dwa razy w trakcie by nam się to rozsypało. I nie siedzielibyśmy teraz z uśmiechami na twarzy. Dokładnie, ale wspólnie dobrnęliśmy do końca. Auto skończone w 100%. W kolejnym odcinku zobaczycie, jak tym autem gdzieś pojadę. Miałem nim jechać w góry, miałem nim przejeżdżać Dunajec na słowacką stronę. Niestety tak czasami bywa, że pewnych rzeczy się nie przyspieszy. Okej, ale jak jesteśmy przy pewnych rzeczach, których nie przyspieszymy, pogadajmy o to tutaj z tym dżentelmenem, który tak naprawdę opowie nam, co zrobiliśmy i dlaczego to tak długo trwało.
Bolesław Mieczysław, naczelniku nasz jedyny, opowiadaj, jak tam było. Bartek nam powiedział, że nie jest zadowolony z projektu, w sensie nie jest, ale jest. Ja jestem. Jesteś. Bardzo jestem zadowolony. Włożyłeś trochę pracy. Naprawdę zajebisty projekt wyszedł z tego auta. Pamiętaj, że mogą to dzieci oglądać, a w sumie zajebiste to już no, nie jest to złe słowo. Dokładnie. Okay. No co, zacznijmy od początku, odkąd auto do nas wjechało na podnośnik, nie? No. Przede wszystkim wyszło niespodziewane parę rzeczy z mechaniką. Cały tył hamulców był do zrobienia. Aha. Do tego amortyzatory doszły, parę rzeczy w układzie kierowniczym. Aha. No to w sumie tyle z zawieszenia i z hamulców. No co, cały serwis, mosty, oleje w mostach, w reduktorach. Pamiętam te oleje, jak tam zaczęliście myć i tam nagle tajna naklejka na moście SLD. Tak? Nie. Nie SLD? A co było? LSD. LSD. Widzicie, jak to łatwo... Jeszcze lepiej. Jak to łatwo pomylić SLD z LSD, nie? Zależy... Będą dzieci oglądały, pamiętaj no, o tym. Okej, okay. Nie idźcie w tą stronę. Nie idźcie w tą stronę. Nie lubimy produktów. Słuchajcie, tak to jest, całe życie na warsztacie. Okej, okay. Te wszystkie właśnie tajne mosty z naklejkami, o których wspomnieliśmy i sam byłem zadziwiony, że tam jest tyle rzeczy, które trzeba zrobić w środku, nie? No tak, druga część, no po lifcie budy, no to trzeba było, wiadomo, poprzedłużać odpowietrzenia. Poczekaj, Bolek, przejdźmy mosty. Do liftu budy. Dostaliśmy od pana Daniela lift, za który nie płaciliśmy. Powiedz cokolwiek o tym lifcie, jak ci się go montowało, bo ja jestem ciekawy, ja nigdy w życiu nie miałem okazji w ogóle uczestniczyć w czymś takim, że podnosimy samą budę, tak? Zawsze robiliśmy to w jakiś inny sposób, a tutaj nagle na jakichś tam tulejach, podkładkach, śruby, mocowania. Tak, dokładnie. Ciach, znaczy, no jak mamy ramę i osobno mamy budę, no to można to podnieść, nie? Chyba, że jest tak jak w Jeepie akurat. Jakiś tam Grand Cherokee, to jest cała rama, cała z podróżnicami. Tuleje zdały egzamin? Zdały egzamin pierwsza klasa. Super, tak naprawdę czy nie zdadzą... Było, w sumie nie było żadnego problemu. Tak naprawdę czy zdadzą egzamin, to ja będę w stanie ocenić jak pojeżdżę, nie? A ty dalej siedzisz na wciągniętym brzuchu. Cały czas. My mamy podobnie, nie? Jak długo trzeba by było... Dlatego czarny i luźny. Słuchaj, Bolek, piękny wydech, piękna końcówka wydechu. Tak, podwójna rurka trzycalowa robi robotę. I powiem ci, że zmieniło trochę ten dźwięk, aczkolwiek nie na tyle, żeby tłoczyć zwierzynę w lesie. Nie, to jest samochód dalej taki bardziej, który ma być przyjazny, a nie że sąsiedzi mają tam słyszeć, że przyjechałem, że ma warczyć. Dobra, wydech mamy, podniesione mamy, dodatkowe rzeczy, które wyszły. Co jeszcze? Co tam jeszcze wydziałałeś, chłopie? Z mechaniki to w sumie tyle, no co, doszły nam poszerzenia tuningowe nadkoli, miały być oryginalne, no ale niestety nie zdały egzaminu, musieliśmy mieć szersze, bo weszło nam szersze ET kół. Ale felk. Jednak to szersze ET zrobiło robotę? Nie no, zrobiło samochód robotę, dobrze wygląda, się poszerzył się fajnie, nie? Fajnie wygląda, bardzo fajnie. Aha. Coś jem, amortyzatory, tak? To już mówiłeś? Tak, mówiliśmy. Zresztą no. Słuchajcie, cała lista tego, co zrobił Bolek i ile to kosztowała, będzie nie oczywiście... Nie tylko ja. No nie tylko ty. Pozdrawiamy weselnika. Tak. Jeszcze Loku też brał udział, o, no. Któregoś... Też robił. Słuchajcie, któregoś wieczoru ja przyjeżdżam, auto już miało być niby gotowe, a tu Loczek razem z... Loczka nie znacie, ale pewnie gdzieś tam wrzucimy zdjęcia, jak wygląda Loku. Pomagał też przy projekcie. A poza tym parę innych rzeczy też zrobił, nie powiem co. Także pełna lista taka, która została zrobiona oczywiście ze wszystkimi cenami będzie na koniec filmu. Koszty części, które były, oczywiście też wrzucamy, ale no co, no chyba warto pogadać teraz z głównym takim sprawcą zmiany koloru, który tutaj... Estetą projektu. Ale on by mógł być takim estetą jak Mirek, który zrobił środek, co do... Nie mógł być, on jest. A, jest. Czyli on razem z Mirkiem mogliby zadziałać. Tak, nasz esteta, wasz esteta Mirek. Mirek na warsztacie, tu Sebastian, więc można powiedzieć, że można by było te dwie twarze połączyć, bo i te dwie twarze, i Sebastian, i Mirek są odpowiedzialni za tą część wizualną. Tak, nie? Seba za oklejenie, Mirek za tapicerkę. To co, pogadamy trochę z Sebą na temat tego, jak to wyglądało. Seba, jak oceniasz projekt? Podoba się?
Ja od początku miałem bardzo takie jakieś mieszane uczucia co do tego koloru, ale po kilku elementach oklejonych stwierdziłem, że to może jednak dobrze wyglądać. Słuchajcie, ja widziałem minę Sebastiana, jak on to oklejał. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy odcinek i Seba zaczął kleić dach, bo mówi, że zawsze trzeba zacząć od góry i tak dalej, i tak dalej. I pierwsze, że tak powiem, bryty, te folii, jak on kładł, mówię, mi się zaczyna podobać. Jego mina była taka nietęga. Nie chciał za bardzo gadać, ale jednak końcowy efekt, czasami trzeba zawierzyć i ten końcowy efekt jest fajny. Czy trudny Nissan jest do oklejenia? Czy w ogóle terenówka jako samochód jest trudnym autem do oklejenia? Jest troszeczkę trudniej niż w przypadku osobówek, bo sam gabaryt już robi jakieś tam problemy. Jest trudniejszy dostęp do dachu. Trzeba robić z drabiny. Trzeba robić z jakichś tam podeścików, drabinek i innych takich rzeczy, ale to jest wszystko do zrobienia. Gdybyś miał kolejnym razem oklejać podobnego Nissana, wybrałbyś taki kolor? Dwa by jeździły takie? Nie, no właśnie dlatego nie. Żeby każde auto, żeby było oryginalne. Już jeżdżą dwa, bo dostałem ostatnio zdjęcie od Maćka Stefaniaka, który zrobił zdjęcie Audi w takim samym kolorze. Więc mamy w zielonej, można powiedzieć, dwa auta w podobnym kolorze, jednoosobowe, drugie. Liga nie ta sama, no bo tutaj zupełnie to inaczej wygląda niż na dostojnym A8, to trzeba powiedzieć oficjalnie. Że tutaj co ty masz do dostojności przy moim samochodzie? Agresywny. Jest bardzo agresywny, jest zero-jedynkowy, widać, że to jest po prostu auto stworzone w jednym celu. Natomiast przy nie jest agresywny. No wiesz, przy A8-ce no to jest... Całe szczęście, słuchajcie, całe szczęście ich słychać trochę gorzej, bo to my mamy mikrofony. Na szczęście. Sebastian, pamiętam, jak oklejaliśmy auto, zastanawialiśmy się nad tym, czy wrzucić jeszcze jakieś dodatkowe elementy w innym kolorze. Twoją propozycją było oklejenie wlotu powietrza na czarno i to, słuchajcie, tak naprawdę to jest... No, to też zrobiło robotę, bo z założenia opowiedziałem Sebastianowi, jak bym chciał, żeby wyglądał ten samochód, że będzie miało ciemne szyby to auto, że będzie miało generalnie wszystkie dodatki czarne matowe, tak. Więc oklejając maskę, Sebastian mówi, tu jest taki wlot powietrza, mówi, ja bym go zrobił też czarny matowy. Szczerze mówiąc, ja tego nie widziałem swoimi oczami wyobraźni, aczkolwiek on mówi, będzie to dobrze wyglądało. I któregoś dnia, jak przyjechałem, zobaczyłem ten czarny wlot, mówię, nie, jednak to zrobiło robotę. Jednak te czarne dodatki z tym... Bartku, satynowym złotym? Miedzianym? To jest satyna, pełna satyna. Pełna satyna. Tak jakby, tak nie wiem, czy to będzie w tym momencie widać, natomiast satyna od matu różni się tylko i wyłącznie tym, jak duży stopień światła, że tak powiem, odbija. Mat nam absorbuje prawie 90-95% światła padającego na folię. Satyna do 70%, dlatego mamy zachowaną wyostrzoną linię nadwozia, z daleka to wygląda jak mat, natomiast w pewnych sytuacjach, jak to się porusza, patrzymy na różne kąty przetłoczenia, widać te światło. No i słuchajcie, i jak jesteśmy też przy oklejaniu, to okleiliśmy też szyby, oczywiście okleiliśmy je zgodnie z normami, które są, tak żeby można było nim jeździć też i po drogach. Lampy też. Dzięki temu, że te szyby są troszkę ciemniejsze, samochód nam się nie będzie nagrzewał na przykład na Extreme Weekendzie, gdzie jest bardzo gorąco i stoimy w pełnym słońcu, no, czy na innych imprezach strzeleckich, czy gdziekolwiek. Czy jakbym utknął w błocie? No właśnie. Nie będzie widać, kto utknął, nie? Inkognito siedział. Mam światła na dachu, będę błyskał, nie? Ewentualnie. Jeśli po ciebie przyjedzie, to. Będę próbował wyjechać. No okej. Okay. Słuchajcie, ja myślę, że z mojej strony tak naprawdę powinienem podziękować. Dzięki Bartku, że wszedłeś w ten projekt i mam nadzieję, że to nie ostatni nasz projekt wspólny w Gadżetach na Warsztat. Sebastian, bardzo dziękuję za świetną robotę, bo to, co wykonałeś na tym aucie, to jest taka też trochę wasza wizytówka, tak? Wizytówka firmy N4H Garage i to wygląda rewelacyjnie. Bolek,
dzięki za te wszystkie części mechaniczne. Wiem, że już teraz jestem bezpieczny, mogę zapiąć jedną wyciągarkę, drugą i wyciągać się w każdym kierunku. I do przodu, i do tyłu i będzie okej. Mirek, nie ma tutaj nikogo, słuchajcie, z firmy tapicer.com, ze względu, że mają napięte grafiki i nie mogli dzisiaj tu z nami uczestniczyć. Mirek, kolego, bardzo dziękuję za zaangażowanie w ten projekt. Ten samochód w środku wygląda jak nowy. Za chwilę wy będziecie mogli to zobaczyć, będziemy go ogrywać z zewnątrz tak, żeby go wam pokazać, ale to, co włożyła też firma tapicer, to... Naprawdę zasługuje. W takim projekcie starym, który nie rzutował jakoś, że można coś tutaj fajnego zrobić, no to Mirek zrobił... Wykazali się inwencją. Tak. Taki mały szerszeń w środku. Mały szerszeń, łącznie ze zrobieniem kierownicy, boczków, wszystkich foteli i tak dalej, więc naprawdę to jest kawał dobrej roboty. Kończymy na dzisiaj tą nierówną walkę, bo 3-1. Jeden gadżety na warsztat i 3 razy M4H garaż. Jeżeli chcecie kiedykolwiek zrobić coś ze swoim samochodem i nie chcecie robić tego sami, spróbujcie do nich zadzwonić. Nie chcecie robić tego tanio. To tak. Przede wszystkim. Pamiętaj, Bartek, o jednej rzeczy. Czasami nie warto robić niektórych rzeczy tanio, bo trzeba robić je podwójnie. Mamy taką mantrę. Co macie? Taką mantrę po prostu w firmie, że... Dywizę mamy. Dywiza, mantra, jak zwał, tak zwał. Mantro, tylko. Poprawiamy. I tak ciebie nie słychać, bo nie masz mikrofonu. Wytnie się, dobrze, niż bełkot będzie taki, wiesz, Nie, słychać. Na tyle masz donośny głos, że jak najbardziej ciebie słychać. Tak, to dobra dywiza, to dobra mantra i... Ja wam powiem tak, no, życzmy sobie, życzę wam wielu takich zadowolonych klientów, jak ja jestem, bo zrobiliście tak naprawdę, mógłbym, ja tego nie nazywam kompleksową przemianą, ale taką kompleksową przebudową samochodu, bo mógłbym powiedzieć, że rozebraliśmy ten samochód do części pierwszych i złożyliśmy takie oto auto, skończywszy na tym, że auto jest umyte, wysprzątane, wypachnione, wyniuniane. Czyli zadowolony jesteś, raz. Bo w sumie chyba wszystkich tego nie powiedziałeś. Czy ty jesteś zadowolony? Słuchajcie, czy ja jestem zadowolony? Ciężko powiedzieć. Zobaczycie w kolejnym odcinku, czy ja będę zadowolony, nie gadamy, bo nie ma tu jeszcze jednej rzeczy. Na tym dachu nie zdążyliśmy jeszcze założyć mojego namiotu, a już w kolejnym odcinku zobaczycie, jak pojadę z tym namiotem. Nie powiem gdzie. Czekajcie na kolejny odcinek. I to będzie ostatni odcinek związany z Nissanem. Dzięki, że byliście przez tyle odcinków, dzięki, że nas śledziliście, ale to nie wszystko. Tak jak powiedziałem, pewnie jeszcze nie raz zawitamy do M4H Garage i pewnie nie raz jeszcze coś zrobimy. I to niekoniecznie z tym Nissanem, a może z tym. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo, dzięki chłopaki. Bolek, podziękowałem ci, czy tylko z chłopakami? To jeszcze raz. Cześć, dzięki. Dzięki wszystkim za udział. Słuchajcie, żebyście zobaczyli, co tam się dzieje z tyłu. Tam jest też jakieś 380 tysięcy osób. Miał być festyn, ale pada deszcz, więc jest bez festynu. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia. Cześć, na razie, hej.